Czerna Szyszka wszystkich Szyszek, czyli Tili Szyszka, i po tym przygłupawym wstępie zapraszam Was na kolejny odcinek z serii komputerów. Tym razem zapraszam Was na komputer, który został przeze mnie własnoręcznie zbudowany z części, z może spod stodoły, może kupne, może też za darmo były kilka, a tam jeszcze się dowiecie w toku tego odcinka. Tym razem żadnych ogłoszeń, no oprócz subika, łapki w górę i udostępnienia. No i pewnie też widzieliście przebitkę z tym dziwnym urządzeniem. Co to było ogólnie? Otóż to był nadal mój MSI CR630, tyle że zamieniony w komputer all-in-one. Jednakże o nim będzie też odcinek za 2 tygodnie, zgodnie z moim harmonogramem. Tymczasem przejdźmy sobie do mojego komputera, którego teraz zaprezentowałem, no i pokażę, co on ma wewnątrz. I jeszcze jedno, całość eksperymentalnie będzie nagrana telefonem Samsung Galaxy A40, gdyż no, ja już mam dosyć tego mojego autofokusa w Huawei Y7 2019. Nie wiem, może już się kamera powoli zużywa, nie wiem. No i trochę światło jest niekorzystne, gdyż za oknem nadal jest jasno, ale mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Proszę Państwa, oto jest komputer, który został zbudowany z części, które kupiłem. No i w sumie to całość mi wyszło około 80 zł, czyli to możecie traktować jako komputer do internetu za 80 zł. No teraz to wziąłem w szeroki kąt i pewnie sądzicie, że wygląda to lepiej niż tym moim Huawei'em starym. Dajcie znać, czy jest jakakolwiek różnica. Jeżeli tak, to zostanę przy nagrywaniu tym telefonem, którym teraz jest. Ale mniejsza. Obudowa wydaje się być taka nowoczesna, nie? Kosztowała mnie ona równe 40 zł. Jest ona firmy Logic, no i kupiłem ją z drugiej ręki, trochę pogniecioną. O, tutaj na przykład jest lekka wgniotka, wy tego teraz nie widzicie. No i z tej strony jest pęknięcie, którego też nie widzicie. Raczej nikt się od tej strony na komputer nie gapi, nie? Więc ustalmy, że komputer będzie stać w tej pozycji i koniec, kropka. Jak możecie zauważyć, skrzynka posiada również takie przetłoczenia, które umożliwiają na przykład upchanie z tyłu jakichś kabli, co już szczerze uczyniłem. No i tak, z tyłu możemy zacząć od tego, że tu jest zasilacz czarnej listy marki Modecom z pierwszej serii Phil. Ale mam nadzieję, że nie wybuchnie mi na ryj podczas nagrywania. Z tyłu są dwa porty PS2, COM, LPT, nie ma tutaj wejścia VGA. Są za to 4 USB-ki zaklejone, złącze Ethernet oraz podstawowa karta dźwiękowa. Mamy tutaj DVI, VGA i HDMI. Oraz osobna karta sieciowa, która na szczęście pracuje z Linuxem, ale to już możecie zgadywać, co to jest za system. Dobra, możemy już otworzyć chyba tego bydlaka. No i co my tutaj mamy? No, w miarę ład i porządek. W miarę, bo tutaj jest trochę kurzu. Ale nieistotne. Procesor to jest Intel Core 2 Duo E4600. Szczęście, że nie E8400, bo to już jest martwy mem. Płyta główna to Gigabyte GA... Cześć, jak ja mam to wziąć? O! Płyta główna to jest Gigabyte GA945PL-S3. Ciulowa, bo ciulowa, ale jednak fajna. Ze względu na to, że tu można dużo kart rozszerzeń podpiąć. Na przykład jakąś Avermedię, kartę graficzną i tak dalej, i tak dalej. Karta graficzna to jest Nvidia GeForce GT240, nie najgorzej. Kartę sieciową już omówiliśmy. No i bebechy do tego kompa, w sensie procesor, RAM, płyta główna, karta graficzna, karta sieciowa.
oraz karta telewizyjna. Dajcie mi chwilę. Kartą telewizyjną jest dobrze znana karta, szczególnie widzów Sapera, Winfast TV 2000 XP Expert od firmy Littek, czyli zupełnie to samo, co możecie tutaj zauważyć. O, może... O, proszę bardzo, ta sama karta, co występowała... Co występuje tutaj? Szczerze, jak kupowałem bebechy do tego kompa, to się ostro zdziwiłem, co tutaj jest. Że trafić na tą kartę, tę samą, którą miał Saper, to jest jak wygrać w Totka razy 200. Czy coś w ten desy. No, nie było wiele takich kart pewnie, ale ja jej tutaj nie użyłem ze względu na to, że system operacyjny, który tutaj zastosowałem, nie jest kompatybilny z tą kartą, więc może użyję tego czegoś w innych filmikach. Co ty na to? Co wy na to? Na pewno się zgodzicie. No siemaneczko, witam kolejnego dnia ranek. Jest godzina 7:15. Dzisiaj ma wyjść ten filmik. Przepraszam, jeżeli nie będzie on dość porządnie zmontowany, ale wczoraj miałem tyle zadań, że nie pytajcie. Jeszcze kuzyni mi się zwalili na chatę. No i co? No, czas to nagrać i tak. Skoro już omówiony środek, to omówmy dysk. Jest tutaj 40-gigabajtowy chyba Seagate, którego kupiłem na giełdzie chyba za 5 zł, ale jest sprawny, spokojnie. Tak samo napęd optyczny, ale już nie kupiony z giełdy, tylko gdzieś już go chyba dostałem, albo też pochodzi z bebeków tego kompa. Jest to LG z funkcją LightScript, czyli coś, co już Saper prezentował. Mamy tu również stację dyskietek. No i ja wczoraj testowałem ten komputer z tą stacją dyskietek i co, no, ta stacja nie działa. Szkoda. Jest również tutaj dodany jeden mój smaczek, czyli dodatkowe porty USB wewnątrz komputera, czyli coś a la HP-kowskie gówno. Że w sensie nie gówno, że ten terminal jest gównem, tylko po prostu mówię, że HP-kowskie gówno. A i jeszcze bym zapomniał o zasilaczu z czarnej listy marki Modycom Phil, który podesłał mi Lingus. I to jest chyba projekt na Halloween, gdyż ma tutaj taką gębę, taką dynię, no i no, coś takiego. Czarna lista, bo czarna lista, ale ważne, że działa, nie spali się. A co? Nie pozostało nam nic więcej, jak odpalić to cudo. Jak możecie zauważyć, w miejsce mojego starego monitora znalazł się tutaj taki MSI. No, czyli to jest mój stary laptop, którego przerobiłem na IO. Tak więc pytanie, gdzie jest monitor marki DAI? Otóż leży sobie teraz pod moim wyrkiem, a tym razem użyjemy innej metody, taką znienawidzoną przez Sapera, mianowicie użyjemy sobie takiej karty do przechwytywania wideo na USB, którą dostałem od kolegi razem z niedziałającą niestety kartą graficzną w zamian za projektor, który już widzieliście na moim kanale, oraz 3 zaślepki do komputera. No ważne, że chociaż to działa. Karta, no cóż, dostanie zwrot pieniędzy, że tak powiem. No i co? Użyjemy sobie tego, żeby przechwycić obraz z tego komputera na moim komputerze w OBS-ie, jak już się tylko rozgrzeje. Czas odpalić tego potwora. Potwór nie potwór. Ważne, że ma otwór. I chodzi. Tak więc proszę Państwa, systemem, który wybrałem na ten komputer jest Per OS. Tyle, że w wersji 10. No i się pewnie zastanawiacie, czemu Per OS? To proste. Ten system urzekł mnie od pierwszego wejrzenia. Ponieważ jest pełnoprawną, no może nie pełnoprawną, ale w pełni funkcjonalną kopią systemu od Apple. Możemy sobie na przykład włączyć tutaj kalendarz. Oczywiście chwilę to zajmie. Albo jednak nie. Albo możemy wejść sobie chociaż do... O, włączył się dopiero teraz, widzieliście? Proszę bardzo. Kalendarz jak z Apple. Nawet ma te animacje aplowskie. Widzicie to? Widzicie to? To jest Linux, który udaje OS X-a.
Zobaczcie to. Coś niesamowitego. Oczywiście są tutaj w pieruny duże opóźnienia, ponieważ jak mówię, przechwytuję tutaj przez kartę Wi-Fi podłączoną do mojego komputera. I w teorii mógłbym streamować już na dwa komputery, ale to ma kilka wad. Po pierwsze opóźnienie generowane przez OBS-a. Po drugie, jak się przyjrzycie, o, trochę to nie będzie widać, ale grafika, no, wygląda jak błoto. Dosłownie jak błoto. Może odpalmy sobie, nie wiem. A jak możecie widzieć, są tutaj niektóre podróbki aplikacji od Apple'a, na przykład Pear TV, które nie działa. Na przykład mapy, które nie działają. Ale na przykład już... A nie, przepraszam, mapy działają. Oj, coś tu zawiesiłem, cholera. Dobra, musiałem zresetować, ponieważ trochę tak jakby zawiesiłem system, odpalając mapy, które prawdopodobnie nie są kompatybilne z czymś, no i system się wydupił, niestety. Tak więc powracam do Was z funkcją, która może się Wam spodobać. Jest to oczywiście repozytorium, która szczerze nie wiem, czy przypomina ten z Apple, bo się nie znam, bo nigdy nie korzystałem z systemów Apple'a tak dogłębnie. Jedyny raz, kiedy się spotkałem z takim laptopem, był to MacBook Air albo MacBook Pro z 2019 roku, którego używałem przez chwilę, nawet niedawno, na jednym spotkaniu, ale tam nie będę opowiadał. Tam miałem przepisać jakiś dokument i tak dalej. Powiem Wam, trochę upierdliwy był to system, gdyż musiałem się przyzwyczaić z zamienionym altem i kontrolem. Życie na Windowsie, be like. Jest jeszcze jedna wada tego systemu, mianowicie on nie jest spolszczony prawie w ogóle, więc no, chłopaki z PROS-a muszą się wysilić, żeby chociaż trochę paczek tego języka polskiego tutaj dodać, gdyż w większości no, system jest po angielsku. Mimo, że wybrałem opcję, że niby jest język polski, ale musiało się coś niestety zbagować i no... No niestety. I jeszcze jedno, w związku z tą kartą do przechwytywania myślałem, że będzie dźwięk, a tak naprawdę nie ma dźwięku. To przechwytuje jedynie obraz. Więc może wybierzmy sobie YouTube'a. Włączyłem tutaj mój filmik najpopularniejszy w ostatnim czasie, czyli komputer w obudowie po PlayStation 1. Jak możecie zauważyć, idzie to nawet dobrze. No nie no, jak na Core 2 Duo przestało, muszą się przecież dobrze sprawować w internecie. To jeszcze nie są aż tak stare procesory, żeby móc je dobijać jakimiś obciążaczami dodatkowymi, czyż nie? A co z filmikami 60-klatkowymi? No i mamy teraz tutaj pokazane, że to jest filmik w 60 klatkach 720 pikseli. Więcej się nie wyciśnie niestety. Jest tutaj teraz przeprowadzany test, nie zderzeniowy, tylko to jak no, różnice pomiędzy 24, 30 a 60 klatek. Niestety nie widzicie teraz tej różnicy, ponieważ przechwytywanie jest na 30 klatek. No i co? Wygląda to jak sraczka. Dosłownie wygląda to jak sraczka. Podsumowując, za 80 zł cały czas jesteśmy w stanie sobie sprawić fajny komputerek, który nie dość, że będzie działał, to jeszcze będzie wyglądał i... no i będzie miał dosyć fajny system, jakim jest PROS. Czy się nadaje do grania? Owszem, nadaje się, jednakże teraz nie przetestujemy sobie tych gier z uwagi na to, że muszę instalować Wine'a na tym PROS-ie, a to, że jeszcze jest to przechwytywane przez kartę do przechwytywania, która robi dodatkowe opóźnienia, to już... o, nie, to już wolę... Możesz sobie wsadzić rozgrzany kij i wsadzić go gdzieś. Nie powiem gdzie. Co ja zrobię z tym komputerem? To proste. Sprzedam. A więc wygląda na to, że to by było na tyle. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrybowania, udostępnienia, lajkowania oraz wiele, wiele więcej. A może jeżeli znacie kogoś, kogo kręcą takie tematy typu live streamy, gry, komputery itd., itd., koniecznie podeślijcie mu linka do tego kanału i niech sobie zasubskrybuje, niech sobie obejrzy też moje filmiki.
Co do filmików, zapraszam Was na filmik pod tytułem... Co do filmików, zapraszam Was na mój ostatni filmik o telewizorze LG, na odcinek po ukraińsku o HP G5000 oraz na moje pierwsze DIY, czyli komputer w obudowie po PlayStation 1. Również możecie zajrzeć sobie na starsze filmiki, na przykład całą masę komputerów ze śmietnika i tak dalej, i tak dalej. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć!